Cześć, witajcie, jestem Łyczko, witajcie w kolejnym odcinku z gry City Skylines na naszym kanale, kontynuujemy historię, zbywamy przygodę. W dzisiejszym filmie myślę, że ruszymy dalej z tutaj naszą taką zabawą, nie wiem. Chociaż nie pamiętam, co robiliśmy, bo to było bardzo dawno temu. Chociaż chyba pamiętam kapkę, my tą strefę rozwijaliśmy i jednocześnie tą. Chyba, tak na 95% z tym minusów i będzie smutna. Smutna rzepa, grupka JPG. Więc mam taki mały pomysł, żeby na tej tutaj strefie, ona chyba cała szybkolnie będzie zabudowana, żeby tutaj wstawić nawet takie z dwa budynki, o, czy takie całą ulicę budynków, żeby oni tutaj mieszkali, żeby oni ten teren zasiedlili i żeby tutaj było ogólnie lepiej, tak jakby pod tym względem, żeby z dojazdem. No nie trzeba aż tak robić jakichś autobusów, busów, innych pierdół, bo tutaj będą mieszkańcy, którzy mieszkali. Chociaż tu na razie nie trzeba jeszcze budować. I tak powinno być wtedy lepiej i będziemy mieli ten plus, że niektórzy mieszkańcy będą tutaj po prostu od razu mieszkali przy strefie. To się jak zwykle wszystko. I czemu to się w ogóle korkuje? To jest moje pytanie. Korek jest. Z tej korek rozumiem. Oni tu wjeżdżają. I na to mam nawet mały pomysł, jak to chyba rozwiązać. Jakby dać tu stopa z tej strony. Stop na autostradzie, bardzo fajna rzecz, tak w ogóle poza tym, ale to tą inną drogą. Wszyscy się muszą zatrzymać i zawsze to jakoś będzie. Tu czemu jest korek? Chyba wiem dlaczego, ale ja tego nie mogę zmienić. To jest trochę minus. Bo nie mam tego skawka terenu, tak to bym tą drogę przyniósł wjazd na tą stronę, dzięki czemu to by się odkorkowało. Bo oni się tak korkują, bo tu próbują, ci wjeżdżają i zmieniają trasę. Kurde, to jest trochę słabo przemyślane, ale dobra. Nic z tym trochę nie zrobię na ten moment. Czy mogli może się w sumie. Czy teraz możemy się tak jakby zająć? My to poli niedługo osiągniemy. Jak to nie atomową. Czy mogli się zająć na pewno tą strefą właśnie tak zawczasu. Szpital jest, policja niby jest. Boże, policja. O. Policja niby jest, duży ten komisariat, ale takich mniejszych z dwa też się tu przydadzą. Teraz tak zauważyłem po czasie, że co z tego, że mam tutaj największe budynki, jak im tak to nie starczy. Na przykład mam krematoria, to mają problem o to, że to za mało. No. I jakoś tak to śmiesznie wygląda. A więc na takich wszystkich dróżkach pobocznych jeszcze postaram się postawiać. Na pewno wstawię jeden cmentarz, żeby mi nie płakali w tym miejscu. To jest krematorium, więc chyba w sumie ja. Czekaj. Czekajcie, mam małą zagwozdkę. Śmieci. Są to odprowadzone w stopniu, bym powiedział. Czekajcie, jest taki kolor drugi, taki niezmienny. Więc chyba w stopniu dobrym, tak bym powiedział. Jakiś plus. A tutaj i tak robię, na tej strefie wiecznie. Mi się zdaje, że to nie powinno być wyższych budynków, dlatego tutaj jest taki problem. I nawet nie wiem, czy tego nie zniszczyć, ale byśmy mieli duży minus do mieszkańców, więc na razie się z tym powstrzymam. Przemysł kwitnie. Dobra, tą strefę też pomalutku damy. Od zabudowy handlem. Tą jeszcze tutaj, tą część jeszcze damy pod zabudowę handlem. Tak. A, i od razu tutaj będzie trzeba zainwestować, jak póki zawczasu pamiętam, w edukację. Bo tutaj była licha, tak można powiedzieć. Nie wiem, dlaczego przypomniał mi się jakiś mem, że tam chyba ktoś mówi, to jest taki koralik, tylko że lichy, czy coś takiego. Nie wiem, skąd ja to kojarzę, nawet nie wiem, skąd to jest, ale... Kojarzę to, kojarzę, dobra. Zrobimy przyjemne z pożytecznym. Pozbędziemy się mergającej kropki i dodaliśmy szkołę. No. Równo obok drugiej. Ja mam umiejętności. A to dajmy ją tu. Tu nikogo nie ma. Tak to zróbmy. I od razu... Rozruszmy budynki tutaj na tym kwadraciku terenu. Na razie to wystarczy. I zostawia mnie. Co nie? Bo wiecie co? Tutaj też mam lepszy jeszcze pomysł, jak to rozwiązać. Nie tym stopem, bo stop to będzie tu blokował. Skrzyżowanie. Normalne skrzyżowanie na autostradzie, bo teraz ta część mi się tu blokuje. Meteorologists have issued a severe tornado warning for the area. Residents should seek shelter immediately, if any is available. Przyszuczyłem dzisiaj! No i jeszcze drzwi nie potrafię jak zawsze zamknąć. Fajnie.
powrót po długim czasie do nagrywania. Gdzieś u mnie to będzie 2-3 tygodnie. I tornado. Siła 7. Nie 2, nie 3, 7. Dobra, zawczasu, póki tego tornada nie ma, na pewno ewakuację zarządzamy. Ale najważniejsze, podatki dajemy na 100% do góry, ponieważ... Możesz? Każdy, zawsze. Kiszuj. Ech, co chwilę mi tu wchodzą, muszę wyłączyć mikrofon. Ech, dajemy podatki do góry, póki nie ma tornada. Chcę z tego zarobić, żeby mieć na odbudowę, bo za 22 tysiące to ja nawet drugi dobrze nie naprawię po tym tornadzie, po takiej sile. Więc od razu ludzi do schronów. Ile ja mam do schronu? Ja mam chyba jeden. Czekajcie. Trzy! Wow! Jeden tyci, na ile tu w ogóle jest osób? Pojemne schrony, no tak, 3000 osób się zmieści. 3000 na 50. I powiem, że jest tragedia. Jest masakra. Dobra, spróbujemy to jakoś ogarnąć. Czekajcie, tak mikrofon kapka odstawiam, jeszcze próbuję się nauczyć, bo nowe słuchawki mam. I mikrofon nie stosuje takiego stojącego przede mną z obfitem, tylko tych słuchawkowych, bo mi się zdaje, że jest nawet lepsza jakość. Dobra, puszczamy czas, póki możemy, niech się nam zbiera prąd. Dobra, zapasów wody chyba nie powinniśmy stać, chociaż nie jestem pewien. Nie, jakby co będziemy mieli zapas wody, bo zagrożone jest nasze główne przypomnienie, chociaż nie, nie wiem. Zobaczymy, co to wyjdzie. Na pewno ta strefa ucierpi. Tak szczerze, najmniej mi jej szkoda. To jest strefa, która w sumie jest na ogół bezwartościowa. Ewentualnie szybko bym ratował ten szpital, bo to jest chyba ten taki wielki. O, jest? Jeszcze chyba był taki wielki szpital. Był, ale go chyba już przyniosłem, dobra. Nie ma tu krematorium żadnego, są. Jakby co, to ewentualnie chyba krematorium będę stąd ratował. To zawsze. Tak pieniędzy, dobra. Ruszamy z czasem. Co? Czekamy na to tornado. O, łódka płynie. Płynęło coś. Coś tu płynęło. Wpłynęło pod most. Już nie wypłynęło. Dobra. Takie ładne, duże miasto, mieszczące się na 4 kwadratach i na tym najbardziej zabudowane. To w ogóle jest największa wada, budując na... na natural disaster, zbudować się na jednym kwadracie, co jest w miarę zaletą dla mnie, bo ja mam wszystko ładnie zorganizowane, to jest jednocześnie największą wadą. Ucierpi to najbardziej. To nasza pierwsza strefa, na której bądź co bądź jest jedna z największych ilości mieszkańców nadal do teraz. Handel, którego mi szczerze nie szkoda. Ucierpiam najbardziej dwie strefy, których mi nie szkoda. W sumie trzy. Handel, którego i tak jest do usunięcia, bo tutaj nikt nie przyjeżdża. Poza tym są korki przez to. Ta strefa, która w sumie jest tutaj też do dawno do kasacji, a ta strefa jest najmniejsza i najmniej zadbana, więc w sumie tak mam na to wywalone, szczerze mówiąc. Ten czas bardzo, bardzo pomału idzie, nawet bym powiedział, że zbyt pomału, jak na takie tempo gry. To już po prostu gra nie wyrabia, zobaczcie na ten tempo upływu czasu. Dobra, my czekamy, w międzyczasie może się zajmiemy, nie wiem, stawienie może jakiegoś bunkra jeszcze? A dobra, w międzyczasie zajmiemy się. Postawimy wam tu uniwersytet. Nie pamiętam już, jacy to mielibyśmy ludzie, czy niewykształceni, czy wykształceni, ale już mi to kapka wisi. Ja sobie tu postawię szkołę. Jeszcze tu jedną. Nie git. Jest git. Podstawowa jeszcze, chociaż ewentualnie sobie, czy dwie. A no tak, szkoły nie pracują, bo na dojdzie. Dobra, niech teraz nam się pozbierają pieniądze, koło przynajmniej ze 100 kafli, naprawdę już przyszłe, późniejsze za chwilę. My dziękujemy za hashtag wspaniałe, hashtag wakacje, do zobaczenia za rok. Ktoś by chciał do takiego miejsca przyjeżdżać na wakacje, gdzie mamy spalarnie, wielki teren po przemyśle, który był pełno syfu i miliardy elektrowni, kopaliska, ropę i spalarnie. I żadnej strefy, żadnej takiej strefy do zwiedzania, co może jakieś taka, ewentualnie taką ulicę łatwą z wielkimi blokami. A ty co tu tak marudzisz? Niewiele problemów. Problemy to się rozwiązują w tym jeszcze tak. I tak serio, gdzie tak to wygląda? Z prądem przynajmniej nie powinno nic być. Chociaż może coś się nie stać.
Właśnie tu będę szybko elektrownię kradł. Dobra. Wyłączamy te podatki, bo nie wiem, to tornado miało być, ale nie nadchodzi. Powinien jeszcze coś strajkować. No, ewentualnie może jeszcze biura, ale jakoś... No, biura, dobra. Duży minus mieszkańców, więc w sumie to też obniżę. Gdzie te tornado? Czekamy na tornado osi. O! Ostrzeżenie, zbliża się tornado. A tornado has touched down in the area. Seek shelter immediately if any is available. Nie, jest w pochodzie to zagrożone. Tak szczerze, to albo przejdzie jakoś tak. O! Ja szczerze nie będę płakał. Ale jak ona mi przejdzie w taki sposób, albo jeszcze gorzej, tak, ogólnie przejdzie przez ten cały środek, to jest tragedia. To jest proste. Ja ewentualnie będę stąd ratował szybkiego takie rzeczy. Czy tu woda jest? Ja co z tym budynkiem? Wystarczający. A, aha. Jak oni to dojrzeli? No dobra, nieważne. Więc nosi już tysięcy. Zostałem już, że będzie to nic własnych, to przede wszystkim myślałem. Na razie stoi w miejscu, więc możemy się modlić. Ale już jesteśmy minus 40 tysięcy. Minus 50. To jest przykład polski. Chociaż ludzie są na pewno zawodowi, bo czemu przyjeżdżają do miasta podczas tornada. Minus 52. Dobra, chyba idzie w linii prostej, więc nie wiem, czy zaraz tego nie wezmę. Z tego nie będę tego przestawał. Tu jest atomowa. Atomową na pewno trzeba by to miasto zabić. Nie będę gdzieś tutaj, ja już szybko przenoszę gdzieś nawet na te tereny do szybkiego. To będzie droga odbudowa, jak sobie będzie się... No autobusy to powinienem wszystkie odwołać, jak patrzę. Że będę się męczył z tym wszystkim przystankami. No idzie w linii prostej. Nie jest tragedia. Jest. Słów, zdezorientowany. A
A tornado has touched down in the area. Seek shelter immediately if any is available. Sześć osób się tu spełniło. Będziesz trzeba w stronę zainwestować. Jesteśmy na $700. Minus 700. Okej, minus 4000. Jakie minus 700, co sobie mówię? Teraz jest minus 7000, jej! Dobra, żeby całkowicie nie zbankrutować, muszę naprawę, to my w ogóle możemy z góry. Dobra, myślę, że jeszcze dzisiaj ogarniemy naprawę dróg i usunięcie może ruin. Przecież poczekamy, aż oni te wszystkie budynki sprawdzą. Postarałem się kawałkiem. Tu się już mogę zacząć pomału zająć się naprawą. Zawczasu to miasto jako tak sobie funkcjonuje. Dobra, dobrze, że przynajmniej to nie ucierpiało. Cienkie drogi, takie o, z drzewkami to je budujemy. Naprawdę nam tu jeszcze park z lasem płonie. Park! Cześć, to się idzie załamać. O, dobra. Wartość gruntu? Naprawdę? Naprawdę? O to marudzicie? Dobra.
co, myślę, że będziemy na razie kończyć. I co, po takiej małej katastrofie to byłoby na tyle w tym odcinku. Ja byłem Ryczku, mam nadzieję, że nie cześć, powiedzimy się w kolejnym odcinku z gry Cities Skylines na naszym kanale. Pa, pa!